Mój ojciec zmarł po długiej chorobie, gdy miałam 15 lat. Nasza rodzina utraciła oparcie. Było tak, jakby świat zwalił mi się na głowę. Mama też nie potrafiła sobie z tym poradzić i zachorowała. Miała gorączkę 5 dni. Żaden krewny nas nie odwiedził, nie chcieli problemów. Pomogłam mamie dostać się do szpitala. Gdzie położyła się na ławce, ale nikogo nie było. Popadłam w rozpacz. Pomyślałam: Dopiero co umarł mój tata, jeśli coś stanie się mamie, co pocznę ja i siostra? Ktoś zaczął nam głosić Ewangelię Pana Jezusa. Dzięki łasce Pana, mama poczuła się lepiej już po dwóch spotkaniach. Tak oto zaczęła się nasza wiara. Kiedy dowiedziałam się, że Pan został ukrzyżowany, by odkupić ludzkość, poruszyła mnie miłość Boga. Pan rzekł do apostołów: Chodźcie za mną. To Wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. W świecie czeka Was ucisk, ale ufajcie, zwyciężyłem świat. Te słowa bardzo mnie pokrzepiły. Gdy usłyszałam o misjonarzach z Zachodu, którzy poświęcili się Panu, Poczułam pasję. Postanowiłam przed panem, że będę ponosić koszty dla niego i głosić ewangelię. Wszystko inne wydawało się nie mieć znaczenia. Czułam, że tylko podążanie za panem i sprowadzanie ludzi przed jego oblicze jest coś warte. Ale Amen. wyczekiwałam dnia, gdy będę mogła opuścić dom, by nauczać i pracować dla pana. Bogu niech Bogu będą dzięki. Niech będą dzięki. Na jednym ze spotkań modliłam się do pana i wyjawiłam mu swe marzenie. Była ze mną mama. Zbeształa mnie po powrocie do domu, rzekła. Jesteś głupia, czemu tak powiedziałaś? Wierz sobie w pana, ale nie możesz rzucić nauki. Skup się na zdobyciu średniego wykształcenia. Jeśli to zaniedbasz, nie będziesz szanowana. Słysząc to, zaczęłam się wahać. Pomyślałam, tak, rodzina ma we mnie nadzieję. Rezygnując z nauki, żeby głosić dobrą nowinę, zawiodę mamę. Tak ciężko nas utrzymać, nie mogę przysparzać jej bólu. Nadal chodziłam do szkoły i uczęszczałam nakazania. Zrezygnowałam ze swojego pragnienia pracy dla Pana. I co dalej? W lipcu 2001 roku, po egzaminach wstępnych, poznałam ludzi głoszących Ewangelię. Z siostrą czytałam słowa Boga Wszechmogącego. Był On Panem, który powrócił, by wyrazić prawdę i dokonać dzieła osądzania, by zbawić ludzi. Byłam tak bardzo przejęta. Oto Pan, na którego czekałam. Móc słyszeć Jego głos i być przez Niego zbawionym, to przejaw Jego łaski. O tak, tak. O tak Pogudzinki. Pogudzinki. Dawniej czytając Biblię, zazdrościłam apostołom, że mogli wciąż słuchać Jego nauk. Nie wiedziałam, że mogę mieć tak jak oni. Kiedy pomyślałam o tych, którzy nie wiedzieli, że Pan powrócił, podczas gdy wiem, to przecież ja… Wiedziałam, że muszę im to przekazać. Tak, pomyślałam. Oby nie przyjęli mnie na studia, będę mieć pretekst, by powiedzieć mamie o moich planach pracy dla Boga. Tydzień później sprawdziłam wyniki egzaminu. Nauczycielka oznajmiła, że dostałam się na dobrą uczelnię. Klasa chwaliła mnie. Tylko dziesięć osób z prowincji się dostało. Świetnie się spisałaś. A ty jak się z tym czułaś? Słuchając tego, co mówili, czułam rozdarcie. Miałam nadzieję, że obleję egzamin i pójdę głosić ewangelię. Jednak w obecnej sytuacji mama się na to nie zgodzi. I miałam rację. Nie posiadała się z radości, kiedy to ja czułam się okropnie. Przez te wszystkie lata wyczekiwałam Pana, który zabierze nas do nieba. A kiedy już przyszedł, wyrazić prawdę i nas zbawić, miałam przepuścić tak niebywałą okazję? Pewnie. Pewnie. Gdy krewni dowiedzieli się o moim wyniku, przyszli mi pogratulować, schlebiali mi. A ja myślałam, jacy są fałszywi. Kiedy umarł mój tata, żaden z nich do nas nie przyszedł. A teraz z kolei przychodzą wszyscy. Liczą na to, że jeśli mi się powiedzie, zyskają na reputacji. Im bardziej się im przyglądałam, tym bardziej docierało do mnie, jak są niestali. A jednak moja mama gawędziła z nimi pełna radości. Wiedziałam, że jest bardzo dumna, że dostałam się na uczelnię, a ludzie okazują jej przez to szacunek. Gdybym postanowiła nie iść na studia byłaby zdruzgotana, a nasi krewni znów zaczęliby nami pogardzać. Mając w pamięci cierpienie mamy i to, jak nas traktowano całkiem niedawno, pomyślałam. Mamie tak trudno było samej nas wychować, jeśli nie zrobię teraz tego, czego sobie życzy, sprawię jej wielki zawód. Me serce pragnie uczynić Bogu, ale nie mogę tak zranić mojej mamy. Poczułam, że nie mam wyboru. Muszę iść na uczelnię. Kiedy zaczęłam naukę, dostrzegłam przepaść między biednymi i bogatymi studentami. Zamożni rozstawiali biedaków po kątach, rozkazywali im. Po dwóch tygodniach wojska, dwaj instruktorzy zaczęli umawiać się z najładniejszymi dziewczętami. A kiedy ktoś w grupie obchodził urodziny, prześcigano się w prezentach. Bogaci jadali na mieście, a ja miałam wrażenie, że studenci wzajemnie się wykorzystują. Nie było tam przyjaźni. Pewnie. Tak, no tak. Byłam tym wszystkim zniesmaczona. Nie mogłam znieść myśli, kim stanę się po czterech latach takich studiów. No tak. W tamtym czasie. Jeszcze bardziej brakowało mi kościoła i spotkań wspólnoty. Bardzo chciałam rzucić uczelnie i do nich wrócić. Po pierwszym kwartale wreszcie nadeszły ferie. Postanowiłam sobie, że po powrocie spojrzę w oczy mamie i powiem, że rzucam szkołę. Pierwszego dnia w domu zaśpiewałam hymn złożony ze słów Boga, czysta miłość bez skazy. 爱是指纯真无瑕的感情，是指纯真无暇的感情。用心来爱，用心去感觉，用心去感觉去体贴。 爱里没有条件，没有隔阂，没有距离。爱里没有猜疑，没有欺骗，没有狡诈。爱里没有交易，没有任何掺杂。你有爱。 就不会埋怨，就不会背叛，就不会背你，就不会索取，就不求得什么，不求得多少。 之纯真无瑕的感情，之纯真无瑕的感情，用心来爱，用心去感觉，用心去感觉去体贴，爱里没有条件。 没有隔阂，没有距离，爱里没有猜疑，没有欺骗，没有狡诈，爱里没有交易，没有任何掺杂。你有爱，就会甘心奉献。 就会甘心受苦，就会与神相合，就会为神舍弃你的所有，舍弃你的家庭、你的前途、你的青春、你的婚姻，否则你的爱。 Pusiaj, ci Pa. Bogu dzięki. Słowa Boże do głębi mnie poruszyły. Czułam się uradowana, ale pełna skruchy. Podjęłam przecież decyzję, że będę podążać za bogiem całe swoje życie. Nie ma tu miejsca na fałsz czy zdradę. Gdybym Szczerze kochała Boga, poświęciłabym się mu bez reszty. Ale to były tylko puste słowa. Kiedy przyszło co do czego, myślałam tylko o członkach mojej rodziny. Nie kochałam Boga, oszukałam go i zdradziłam. Przeczytałam następujący fragment słów Boga. Dla każdego, kto stara się miłować Boga, nie ma prawd nieosiągalnych ani sprawiedliwości, której nie mógłby stanowczo bronić. Jak powinieneś przeżyć swe życie? Jak miłować Boga i wykorzystać to do spełnienia jego pragnień? Nie ma nic ważniejszego w twoim życiu. Ponad wszystko musisz posiadać aspiracje i wytrwałość. Nie możesz być słaby i bez charakteru. Musisz się nauczyć, jak doświadczać życia i prawd w znaczący sposób, a nie powierzchownie. Nie zauważysz, kiedy twoje życie cię ominie, nie będziesz miał potem możliwości miłowania Boga. Czyż można miłować Boga po śmierci? Musisz mieć takie same aspiracje i sumienie jak Piotr. Twoje życie musi być znaczące, nie oszukuj samego siebie. Jako istota ludzka dążąca ku Bogu, musisz umieć rozważać, jak traktujesz swe życie, w jaki sposób ofiarować się Bogu i jak posiąść bardziej znaczącą wiarę. A ponieważ kochasz Boga, jak możesz go kochać czyściej, piękniej i lepiej? Amen. W słowach Boga wyczułam nadzieję, jakie wiąże z człowiekiem. To rzadka okazja spotkać Boga za życia. Dwa tysiące lat temu apostołowie spotkali Boga, a obecnie Bóg dawał mi okazję, by za nim podążyć i go pokochać. Tak. Gdybym nie umiała zerwać więzi rodzinnych w obawie przed mamą i dalej podążała ścieżką szatana, czy nie marnowałabym czasu? Tak. Boże dzieło nie czeka na nikogo, a Bóg działa na ziemi przez krótki czas. Gdyby Boże dzieło mnie ominęło, już bym go nie odnalazła. Pewnie. Pomyślałam o Piotrze. Jego rodzice chcieli, żeby został zwykłym urzędnikiem, a jednak udało mu się to przezwyciężyć. Podążył za Bogiem i kochał go. Pan go udoskonalił. Tak, tak by było. było. Choć nie mogłam się równać z Piotrem. To powinnam poznać Boga i kochać Go tak, jak on. Takie życie miałoby sens. Amen. Gdy to zrozumiałam, rodzinne więzi przestały być ważne. Postanowiłam tym razem zadość uczynić Bogu. Bogu, Bogu dzięki. dzięki. Bóg udoskonala w nas pragnienie prawdy i kochania Go. Owszem, owszem, na dzień przed wznowieniem nauki wyznałam mamie poważnym tonem, że nie wrócę na studia. Zbeształa mnie mówiąc, wiem, że chcesz rzucić szkołę dla Boga, ale to absolutnie wykluczone. Zapomnij o tym. Odparłam: Mamo, Bóg stworzył nas wszystkich. Czcijmy go. To słuszne i właściwe. Jasne. Biblia nas uczy ponadto: nie miłujcie świata ani tego, co na Nim. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w Nim miłości ojca. Wierzący nie powinni kroczyć ścieżką tego świata. To nie jest wola Boga. Chcę podążać za Bogiem. Bogu dzięki. Moja mama odparła wtedy. Inni są bogatsi. Oni mogą poświęcić czas na służenie Bogu. Twój ojciec umarł młodo, nie mamy pieniędzy. Krewni pogardzają nami. Po co tak cierpiałam te wszystkie lata? Znosiłam to, byś mogła iść na uczelnię, odnieść sukces i żyć dostatnio. Było mi tak ciężko. A ty jesteś prawie u celu, a chcesz się wycofać? Nie ukończyć w chwale tego wyścigu? Jak możesz tak mnie ranić? Zaczęłam się wahać, gdy to powiedziała. Pomyślałam, że przecież ma rację będę mieć pieniądze, bo dostanę dobrą pracę i nikt nie będzie pogardzał mamą. Ale pomyślałam też, może i będę wieść dostatnie życie w sensie materialnym. Lecz gdy dzieło Boga się zakończy, ten świat szatana zostanie zniszczony i jedynie istnieć będzie Chrystusowe królestwo, a marność i uciechy pójdą z dymem. Tak. tak. Powiedziałam więc mamie: Na Ziemi jesteśmy gośćmi. Niezależnie od dostatku życia, gdy Boże dzieło zbawienia się skończy, nadejdą katastrofy, a nasze życie ulegnie zniszczeniu, pieniądze tu nie pomogą. Rada. Pan Jezus powiedział: Co zyskasz, jeśli zdobędziesz świat, ale stracisz duszę? Co dasz w zamian za duszę? Rada. Mama przerwała mi jednak: Nie mam nic przeciwko temu, byś wierzyła w Boga. Wiesz sobie, ale nie rezygnuj ze świata, bo jak ułożysz sobie życie? Jak mogłabym wychować was bez pieniędzy? Gdy to powiedziała, pojęłam, że jej wiara to były puste słowa gra na obie strony pragnienie błogosławieństw od Boga i świata kontynuowałam. Bez Bożego błogosławieństwa nie jesteśmy w stanie zarabiać. To Bóg decyduje, ile mamy. Tak. Bez prawdy, wszystkie te pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Jasne. Ale mama nie chciała mnie słuchać i była przeciwna mym pragnieniom. Potem zadzwoniła do mojego kuzyna i ciotki, by ze mną porozmawiali. Widok tak postępującej mojej mamy. Zasmucił mnie, nie wiedziałam, dlaczego nie może mnie zrozumieć. Nie miałam pojęcia, co się teraz ze mną stanie, więc zaczęłam modlić się do Boga, prosząc, by pozwolił mi wytrwać przy swoim bez względu na cenę. Właśnie. 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 Mama ściągnęła do nas wszystkich krewnych, jakich tylko zdołała znaleźć. Wchodząc do domu, mój wujek rzekł gniewnie: Co z tym Bogiem? Jesteś tak zabobonna! Ciotka powiedziała: Twoja mama chce dla ciebie najlepiej. Wszyscy zaczęli mocno mnie strofować. Wiedziałam, że to ateiści i nie będą chcieli mnie słuchać, a jeśli coś powiem, zaczną jeszcze bardziej bluźnić Bogu, więc nie odezwałam się. Nagle wujek odwrócił się i powiedział do mojej mamy: Ona wierzy, bo boi się katastrof. Niech umrze, zanim nadejdą. Wezwij gliny, niech ją stłuką paralizatorami. Dalej będzie wierzyć? Nie wierzyłam, że Wujek mógł powiedzieć coś takiego. Pomyślałam, czy to mój krewny, czy diabeł wcielony. Ku mojemu zdumieniu, mama też stanęła po ich stronie, mówiąc: Potrzeba jej dyscypliny, jest taka nieposłuszna. Serce mi pękło, kiedy zobaczyłam, że tak ochoczo im wturuje bym wyrzekła się wiary. Potem głos zabrał mój kuzyn. Jeśli przestaniesz wierzyć i skupisz się, by skończyć studia, będziemy Ci pomagać. Pomożemy twej siostrze znaleźć dobrą pracę i zaopiekujemy się mamą. Ale jeśli będziesz trwać w wierze, zerwiemy kontakty z wami i od tej pory bez względu na wszystko nie pomożemy wam. Nie będziemy więcej krewnymi, przemyśl to. To szatański plan? Tak, o, tak, właśnie. Chciał odwieść mnie od dalszego podążania za Chrystusem, a przez cały czas mojej nauki w szkole średniej żadne z nich nie pomagało. Kiedy chciałam podążać właściwą drogą, przyszli mnie powstrzymać, kusząc mnie miłymi rzeczami. To był szatański plan, ale nie nabrałam się. Pewnie. racja, Pewnie. Pewnie. Potem jednak pomyślałam: Jeśli rzeczywiście nie wrócę na uczelnię, mojej mamie będzie bardzo przykro. Dość już wycierpiała, więc jak żyć z taką świadomością, że zadałam jej ból? Zmówiłam więc cichą modlitwę. Powiedziałam: Dobry Boże, podążanie za Tobą to właściwa droga, ale czuję się rozdarta na myśl o mamie, nie wiem co zrobić. Proszę, pomóż mi. Później przeszły mi do głowy te słowa. Ilość cierpienia, jaką musisz znieść, i dystans, jaki musisz pokonać, jest wyznaczony przez Boga. Nikt nie może pomóc nikomu innemu. Amen. Tak jest. Nagle to zrozumiałam. Tak, Bóg decyduje, ile masz wycierpieć to nie zależy od nas. Nie zdołam oszczędzić mamie cierpienia tylko przez to, że zarobię pieniądze. Źródłem naszego bólu jest skażenie oraz wszystkie szatańskie trucizny i pragnienia. Jeśli ludzie nie będą czcić Boga i nie przyjmą Jego sądu, to nie uwolnią się od bólu. Pewnie. pewnie. Tak, tak, pewnie. pewnie. Jeśli jednak uwierzą i będą dążyć do prawdy, to nawet jeżeli ich życie będzie ciężkie, z Bogiem będą wiedli szczęśliwy żywot. No tak. Kiedyś myślałam, że jeśli będę pilnie się uczyć, zarobię mnóstwo pieniędzy i ulżę mamie w cierpieniu, ale to absurd, niedorzeczne. Omalnie wpadłam w sidła szatana. Fakt. Teraz moje postanowienie nabrało mocy. Nieważne, jak chcieli oczerniać Boga czy bluźnić mu, moje serce pozostawało przed nim spokojne. Widząc, że milczę, moja mama rozzłościła się, szarpnęła mną i pchnęła na łóżko przepełniona złością. Byłam szokowana jej zachowaniem, przez to wszystko zaczęłam płakać. Jednak cały czas modliłam się cicho do Boga, prosząc go, żeby umocnił moje serce by się nie poddać Amen Myślałam o tym co powiedział kiedyś Pan Kto nie bierze krzyża i nie idzie za mną nie jest mnie godny Bóg wszechmogący mówi powinni wytrwale podążać drogą prawdy którą teraz wybrali by rzeczywiście poświęcić mi życie nie mogą być pozbawieni prawdy ani pełni nieprawości Muszą przyjąć właściwą postawę, a nie dryfować z prądem. Powinni mieć ducha do walki i poświęceń dla prawdy. Amen. Amen. Muszą mieć odwagę, by nie poddać się siłom ciemności i przekształcić znaczenie swojego istnienia. Bogu dzięki. Słowa Boga dały mi wiarę i siłę, a także pewność siebie, by trzymać się swej drogi. Amen. Amen. Bogu dzięki. A co było dalej? Moja mama nie poszła do pracy na targu, tylko została w domu, by mieć mnie na oku. Przeszukała me rzeczy w poszukiwaniu książki ze słowami Boga, po czym rzekła gniewnie: Od teraz nie wolno ci wychodzić na spotkania. Będę cały czas przy tobie, dokądkolwiek pójdziesz, poznam miejsce spotkań. Czułam się jak pod aresztem domowym. Straciłam wolność we własnym domu. Nie mogłam czytać słów Boga i nie śmiałam rozmawiać z siostrą, a cóż dopiero być w kościele? Czułam się zgnębiona. Modliłam się do Boga, prosząc, by wskazał rozwiązanie. Potem, gdy mama była w Łazience, zabrałam książkę ze Słowem Bożym i kasety i pobiegłam do domu przywódczyni siostry Tank. Powiedziałam jej, co się wydarzyło i co myślę. Wiem ze słów Boga Wszechmogącego, że podążanie za Nim to ścieżka ku światłości i zbawieniu. Pragnę wypełniać swój obowiązek, ale mama mnie powstrzymuje. Mnie i siostrze nie wolno uczęszczać na spotkania. Dlaczego nas to wszystko spotyka? Wówczas siostra Tan zaczęła mi to tłumaczyć. Walka z presją ze strony rodziny to zmagania na planie duchowym. Chcemy ponosić koszty dla Boga, lecz szatan używa naszych rodzin i korzysta z naszych słabości. Byśmy nie zostali zbawieni, powinniśmy zdać się wtedy na Boga. Potem przeczytała mi ten fragment: Na każdym etapie dzieła, jakiego Bóg dokonuje w ludziach, wydaje się, że polega ono na interakcjach między ludźmi, jakby powstało dzięki człowieczym ustaleniom ludzkiej ingerencji. Jednak każdy etap dzieła i wszystko, co się dzieje, jest zakładem szatana z Bogiem i wymaga trwania przy świadectwie. Weźmy na przykład próbę Hioba. Za kulisami szatan zakładał się z Bogiem. To, co dotknęło Hioba, było czynem i ingerencją człowieka. Za każdym krokiem dzieła, które Bóg w Was podejmuje, kryje się zakład szatana z Bogiem. Za wszystkim kryje się toczona walka. Kiedy Bóg i szatan walczą w sferze duchowej, jak należy zadowalać Boga i trwać w świadectwie? Powinieneś wiedzieć, że wszystko, co Ci się przydarza, jest wielką próbą i czasem, abyś dawał świadectwo. Amen. Słowa te pokazały mi, że jeśli chcę podążać za Chrystusem w tym mrocznym świecie, to nie będzie łatwe. Po drodze będzie mnóstwo zmagań i trudnych wyborów. Bóg wszechmogący dokonuje dzieła osądzania, ostatniego, najważniejszego etapu obmycia i zbawiania ludzi. Bóg ma nadzieję, że wszyscy zyskają jego prawdę i życie, zostaną zbawieni. Do niczego nas jednak nie zmusza i daje nam wolną wolę. Mama chciałabym studiowała i odniosła sukces. Nie rozumiała jednak prawdy. Zwiodły ją trucizny szatana, a były to puste i bezsensowne dążenia. Nie mogłam jej posłuchać. Jasne. 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 Siostra Tan mówiła dalej. Zdobywanie wiedzy jest bezwartościowe. Chcesz ponosić koszty dla Boga, wybrałaś drogę prawdy. To miłe, Bogu. Od Ciebie zależy, jaką ścieżkę obierzesz w swoim życiu. Powinnaś więcej się modlić i poszukiwać. Tak. Pomyślałam, owszem, chcę podążać za Chrystusem. Jednak moja mama nie spuszcza mnie z oka. Chcę wiedzieć, gdzie się spotykamy. Jeśli nie wrócę na studia. Narobi kłopotów kościołowi. Powiedziałam jej więc, że wrócę do nauki na uczelni. Po powrocie złożyłam wniosek o zawieszenie studiów, który został przyjęty. Jak przyjęła to mama? Źle to przyjęła. Płakała i mówiła, jak wiele wycierpiała i jak ciężko jej było wychowywać dwie córki. Patrząc na nią w tym stanie, Zdenerwowałam się i pomyślałam: Mama faktycznie się napracowała, a jak ja odpłaciłam jej za ten trud? Jeśli nie zrobię tego, co chcę, czy nie będę niewdzięczną córką? Zaczęłam modlić się do Boga, mówiąc: Dobry Boże, co mam zrobić? Proszę, pomóż mi. Właśnie wtedy przyszedł mi do głowy ten fragment. Gdy przyjdzie wiosna i zakwitną kwiaty, wszystko pod niebem pokryje się zielenią, i wszystkie rzeczy na ziemi będą na swoim miejscu. Wszyscy ludzie i rzeczy zaczną stopniowo wchodzić w Boże karcenie. I w tym czasie całe Boże dzieło na ziemi się skończy. Bóg nie będzie już więcej działał ani żył na ziemi, bo Boże dzieło zostanie wykonane. Czy ludzie nie potrafią zapomnieć o swych ciałach na ten krótki czas? Co może rozbić miłość pomiędzy człowiekiem i Bogiem? Kto jest w stanie rozłączyć tę miłość? Czy to rodzice, mężowie, siostry, żony, lub bolesne oczyszczenie? Czy odczucia sumienia mogą zetrzeć obraz Boga z wnętrza człowieka? Czy zobowiązania ludzi oraz działanie dla siebie nawzajem są ich dziełem? Czy mogą je sami naprawić? Kto może ochronić samego siebie albo sam się zaopatrzyć? Kto jest silny w życiu? Kto opuści mnie, by żyć na własny rachunek? Amen. Amen. To słowa pokazały mi, że Bóg ma. Władzę nad życiem i przeznaczeniem każdego z nas. Wynikało z nich, że mama mnie wychowała, ale w istocie nasze życie pochodzi od Boga. Jasne. To On nas wychowuje. Pewnie. O tak, pewnie. Wychowywanie dzieci to tylko obowiązek rodziców i nikt nikomu nie jest nic winien. Bóg dał mi wszystko, czego potrzebowałam, i tak zaplanowałby doprowadzić mnie przed Jego oblicze i mnie zbawić. To wielka miłość. Amen. Amen. Korzystałam z tak wielu Bożych darów, a wcale mu nie odpłaciłam. Przez to, co się stało, obietnica złożona Bogu okazała się oszustwem. Miałam dług wobec Boga, mego Stwórcy. Obecne dzieło Boga na Ziemi miało być krótkie, podobnie jak niegdyś dzieło Pana Jezusa. Musiałam skorzystać z tej szansy, by odpłacić Bogu za jego miłość. Tak. tak. I właśnie wtedy, gdy podjęłam już decyzję, wszystko się zmieniło. Mama usłyszała, że jeśli opuszczę zbyt wiele zajęć, zostanę wyrzucona ze studiów i z lęku, że nie będę mogła dalej studiować, zgodziła się na mój powrót do domu. Wspaniale. Wspaniale. Ale kiedy przyjechałam, od razu mi zapowiedziała, masz przestać wierzyć w Boga. Musisz znaleźć tu sobie posadę i pracować przez cały rok, a potem wrócić na uczelnię. Obiecałam jej, że tak zrobię, ale myślałam w duchu: Bóg przeznaczył mnie do podążania za Chrystusem i to mój wybór. Nie zrezygnuję. Amen. Znalazłam posadę, chodziłam do pracy i do kościoła, a w wolnym czasie głosiłam Ewangelię. Wcielając w życie słowa Boga, pojęłam pewne prawdy. Tylko dążenie do prawdy nadaje życiu sens. Właśnie. Wzrastała we mnie ufność do Boga. Bogu niech będą dzięki. Zanim się obejrzałam, przyszła pora wracać na studia. Musiałam podjąć ostateczną decyzję. Wybrałam Boga. Amen. Zmówiłam cicho modlitwę. Dobry Boże, proszę daj mi wiarę, bym wytrwała przy świadectwie w tej próbie. Kiedy tamtego dnia po spotkaniu. Wróciłam do domu, mama się pakowała. Jedna z sąsiadek przedstawiła jej jakiegoś mężczyznę i mieli się pobrać. Byłam zaskoczona, zraniona. Myślałam Kto się teraz nami zajmie? Spytałam ją Czy już nas nie chce? Odparła To wy nie chcecie mnie. Uparłyście się wierzyć w Boga i nie mogę na was liczyć. Dam ci jeszcze jedną, ostatnią, już szansę to numer do narzeczonego. Gdy będziesz odwiedzać dom w czasie studiów, zadzwoń, a przyjedziemy. Jeśli będziesz dalej wierzyć, już ci nie pomożemy. To, co powiedziała, było straszne dla mnie. Podjęłam decyzję, by podążać drogą wiary, lecz mama. Nie chciała opiekować się mną i siostrą. Sama byłam ciągle młoda. Gdzie będziemy mieszkać? Zanim zdążyłam to przemyśleć, mama zabrała nas na autobus. Po drodze myślałam o tym, co się dzieje. Z dnia na dzień ja i siostra stałyśmy się bezdomnymi włóczengami. Trudno było to znieść. Moja siostra rzekła bezradnie. A więc mama już nas nie chce. Co zrobimy, jeśli nie wrócisz z powrotem na uczelnię? Słowa mojej siostry rozdarły mi wówczas serce na pół. Pomyślałam: No tak, dotychczas mama nas utrzymywała. Teraz nie mamy przyjaciół, ni rodziny, a ona bierze ślub. Jak będziemy żyły, jeśli nie zrezygnuje z wiary w Boga? Dokąd pójdziemy, co powinnam zrobić? Wtedy byłam zdruzgotana i słaba. Pomodliłam się, rzekłam: Dobry Boże, mam już dość. Pragnę cię zadowolić, ale zupełnie brak mi wiary i siły, by iść dalej. Wiem, że tak wiele dla mnie zrobiłeś do tej pory, ale jestem zbyt słaba, nie jestem godna zbawienia. Właśnie wtedy przyszedł mi do głowy następujący fragment słów Bożych. Bóg mówi: Kiedy nadejdzie dzień szerzenia dzieła i ujrzesz to dzieło w całości, będziesz żałował i będziesz o nie miały. Istnieją błogosławieństwa, ale nie umiesz się nimi cieszyć. Jest też prawda, ale do niej nie dążysz. Czy nie zasługujesz na pogardę? No jasne. Ci, którzy ujrzeli zbawienie, lecz nie dążą do niego, są najgłupsi. Znajdują upodobanie w ciele i szatanie. Amen. Amen. Pomyślałam sobie tak: dzieło Boże się skończy. Widziałam drogę prawdy. Jeśli zadość uczynię ciału bez cielesnego cierpienia, gdy Bóg zakończy dzieło, zmarnuje niesamowitą szansę, by zyskać prawdę. No tak. No tak. Myślałam o ostatnim roku który spędziłam wykonując swój obowiązek w kościele. Choć bracia i siostry mieli różne pochodzenie, wszyscy byli sobie oddani i szczerzy. Z miłością wskazywali sobie na skażone skłonności, wspierali się we wspólnocie, jak rodzina. Podlewana i karmiona słowami Boga, pojęłam pewne prawdy i stopniowo zaczęłam rozumieć wiele rzeczy. Zrozumiałam, że tylko słowa Boga mogą obmyć i zbawić, a podążanie za Chrystusem to ścieżka światłości. Musiałam podjąć decyzję. Amen. Amen. Racja. Moje życie pochodzi od Boga i to On mnie obdarzył tym, co mam. Chciałam spełniać obowiązek stworzenia i było to uzasadnione. Prawda? Prawda. Mama mnie nie wspierała. Chciałabym zdobyła wiedzę i sukces. Gdybym jej posłuchała i wybrała złą drogę, uległabym skażeniu przez szatana i na koniec została ukarana. Wiedza nie zdołałaby mnie obmyć i uwolnić od skażenia, tylko Bóg może zbawiać. W ostateczności mam Jego. Amen. Amen. Kiedy wracam myślą do tego, co się działo, widzę, że brakowało mi sił. Wiele razy, ale słowa Boga były dla mnie oparciem i źródłem siły. W chwili największej słabości, kiedy chciałam już odejść, jego słowa poruszyły moje serce. On mnie nie opuścił. Jego miłość do mnie to najprawdziwsza rzecz na świecie. Amen. 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 Myśląc o tym, zdałam sobie sprawę, jak wiele mu zawdzięczam. I odzyskałam pewność siebie. Otarłam łzy i powiedziałam siostrze: Na Boga zawsze możemy liczyć, i on nas poprowadzi. Wracajmy do kościoła. Bogu dzięki. Bogu 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 Następnego dnia wsiadłyśmy w autobus do domu i zaczęłyśmy wypełniać nasze obowiązki w kościele. Bogu niech będą dzięki. Słowa Boga sprawiły, że przezwyciężyłam cielesną słabość i wybrałam najwspanialszą drogę. Bogu niech, Bogu niech, 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 będą, niech będą dzięki. dzięki. Tak. Bogu niech będą dzięki. O tak. Największe znaczenie w życiu ma zyskanie prawdy i zbawienia. Amen. Bogu Amen. dzięki. Dziękujmy, Dziękujmy Bogu. Bogu. Zaśpiewajmy hymny Bożych słów. Świetnie. Świetnie. 追求爱神的人，进入国度做子民，就是你们的真实前途，是最有价值、最有意义的人生。谁也比不上你们有福气，谁也比不上你们有福气。 今天是为神活着，为神活着，是为遵循神的旨意而活着。所以说你们的人生是最有意义的人生。所以说你们的人生是最有意。义。 一个人也不能活出像你们这样有价值、有意义的人。